Kolorowy tydzień to forma aktywności edukacyjnej dla całego przedszkola. Od poniedziałku zarówno dzieci, jak i pracownicy przebierali się w obowiązujące kolory ubioru. Kolory były tematycznie związane z nauką. W poniedziałek królował żółty oraz higiena ciała. We wtorek kolorem przewodnim był czerwony oraz ogólna sprawność fizyczna. W środę dzieci ubrały się na niebiesko i dyskutowały o relaksie. W czwartek mowa była o zdrowym odżywianiu i kolorze zielonym. Podczas piątkowego podsumowania dzieci wybrały się w podróż do Krainy Zdrowia i ubrały się kolorowo. Kolorowy Zdrowy Tydzień w tym roku jest to impreza mająca szeroki przebieg, czyli od poniedziałku do piątku odbywają się w naszym przedszkolu różne działania związane z promowaniem zdrowego trybu życia, czyli higiena osobista, zdrowe odżywianie, ruch, higiena psychiczna, a dzisiaj jest podsumowanie tego wszystkiego w formie zabaw takich integracyjnych dla dzieci. Zabawy to są przygotowane krótkie takie inscenizacje przez każdą z 10 grup związane właśnie z tymi tematami, czyli dzieci pokazują, czego się w tym tygodniu nauczyły, jeżeli chodzi o zdrowe posiłki, jeżeli chodzi o ruch, jeżeli chodzi o odpoczynek, o relaks oraz o higienę taką osobistą i profilaktykę zdrowia. Dla dzieci są to bardzo atrakcyjne i miłe tematy, zwłaszcza, że są to tematy takie, które wymagają od dzieci prac praktycznych, to znaczy dzieci nie siedzą i nie uczą się, tylko cały czas są to wykonywane działania, czyli dzieci wykonują zdrową żywność, dzieci ćwiczą, dzieci przynosiły piżamki do przedszkola, relaksowały się w ten sposób, także to jest wszystko związane z bezpośrednią aktywnością dzieci i z działaniami twórczymi. W ciągu tygodnia dzieci odwiedziły m.in. gabinet dentystyczny oraz siłownię. Każda z grup szykowała przedstawienie, a na zakończenie kolorowego tygodnia odbył się bal.